Szczęść Boże, witamy Iza i Tomek. Dziś jest 30 listopada, a to kolejny odcinek rekolekcji adwentowych na Strachocinie. Dzisiaj jest środa i wspominamy w kościele świętego Andrzeja Apostoła. To niesamowity apostoł, bardzo mi bliski. Cieszę się, że mogę coś o nim powiedzieć. Święty Andrzej Apostoł kilka razy pojawia się na kartach Ewangelii. W dzisiejszej Ewangelii z dnia widzimy go, kiedy z Piotrem wyciąga sieci do swojej łodzi i widząc Jezusa, natychmiast idzie za nim, kiedy słyszy od Jezusa zaproszenie. Piękniej opisuje to święty Jan Ewangelista, który opowiada, że Andrzej był jednym z uczniów Jana Chrzciciela i kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa Chrystusa, wskazał na Jezusa, pokazał, to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wtedy Andrzej ze swoim znajomym, innym uczniem wyruszył natychmiast za Jezusem. Chciał zobaczyć, gdzie on mieszka. Poszedł do Jezusa, oddał mu się, został jego uczniem, a na drugi dzień przyprowadza do Jezusa świętego Piotra Apostoła, swojego rodzonego brata. W trzeci raz pięknie opisany jest Andrzej Apostoł w Ewangelii, kiedy tłum, który słuchał Jezusa, jest głodny. Jezus chce nakarmić tych ludzi i nie mają co im dać jeść. Apostoł Filip mówi, nie damy rady. A Andrzej przyprowadza do Pana chłopca, który miał 5 chlebów i 2 ryby. Mówi co prawda, że to pewnie nic, ale on już wierzy, że coś może się z tego stać. To, co tak mocno przemawia we mnie, w apostole Andrzeju, to przede wszystkim to, że on wyrusza natychmiast za Jezusem. Że kiedy dostrzega Jezusa, to od razu wykonuje gest wiary w postaci takiej, że idzie za Nim. Idzie za Panem. Druga rzecz, która bardzo przykuwa w działalności Andrzeja, jest taka, że kiedy już odkrył Jezusa, to niczym za wskazaniem papieża Franciszka staje się uczniem misjonarzem. Od razu przeprowadza ucznia, swojego brata, Piotra. Od razu Piotr staje się uczniem Jezusa, a Andrzej go przyprowadza do Pana. Andrzej jest też taką osobą, która przyprowadziła tego chłopca do Pana Jezusa. Więc jest on człowiekiem, który w pierwszej mierze idzie za Jezusem, ale od razu, kiedy odkrywa Pana, przyprowadza do Niego następne osoby. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy, znajdując gdzieś może wieczorem chwilę ciszy, pomodlili się i zastanowili, czy ja potrafię tak iść za Panem. Tak jak Andrzej, który rzuca sieci, czyli w zasadzie cały swój majątek i idzie za Panem. Czy potrafimy, kiedy odkryjemy Pana, myśleć, jak przyprowadzić swoich bliskich do Jezusa? I czy potrafimy, tak jak On, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, jak z tymi tłumami, które były głodne, a On jednak znajduje cokolwiek, zostawia to Jezusowi, mówi, no to jest Jezu nic, ale wiem, że Ty sobie dasz radę. Zastanówmy się teraz, na początku tego Adwentu, czy my potrafimy tak szukać Jezusa, tak iść za Nim, tak przyciągać do Niego ludzi i tak bardzo Mu ufać. Te rozważania możemy zrobić na modlitwie osobistej albo na modlitwie małżeńskiej, gdzie we dwoje moglibyśmy, jako mąż i żona, pomyśleć o tym, kogo jeszcze moglibyśmy przyprowadzić do Jezusa. Spróbujmy się ustalić, kogo w tym Adwencie uda nam się przyprowadzić do Pana Jezusa. Szczęść Boże, miłego dnia i miłego Adwentu. Do zobaczenia.